Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time, ja jestem oczywiście Max, witam was serdecznie na moim kanale, zapraszam was na kolejny film z serii Polski Game Dave, lecz tym razem spotykamy się nie w celu promowania kolejnych tytułów nadchodzących przez polskie studia, ale powrót, słuchajcie, do gier, które wam prezentowałem od samego początku, żeby zobaczyć, jak się sprawują na Steamie i jak zostały odebrane przez społeczność grową, co mnie bardzo interesuje, bo właśnie chciałbym takie filmiki również robić, a więc z pewnością nie jest to pierwszy i nie ostatni, znaczy jest to pierwszy, ale nie ostatni odcinek tego typu. Nie wiem, czy on będzie raz w tygodniu, nie wiem, czy on będzie co drugi tydzień, bo to też wszystko zależy od tego, czy są jakieś gry, które można już omówić i pokazać, jak one się sprawdzają. No bo jeżeli chodzi o te wszelkiego typu Steam Charty i zobaczyć, jak ta gra została odebrana przez społeczność, a więc ile osób ją zakupiło, ile osób w nią gra, no to trzeba odczekać jakiś tam czas, chyba minimum to jest około chyba 30 dni z tego co pamiętam, ale nie jestem pewny. Na całe szczęście wyszły właśnie już dawno zapowiedziane gry. Właśnie tutaj macie mój pierwszy odcinek, to był taki live spontaniczny i z tego też właśnie powstała cała seria Polski Game Dave. W tym odcinku mieliśmy kilka gier, to był Soldat 2, Plastic Rebellion, Manor Lords of the Reach oraz Outriders. Dwie z tych gier nie miały jeszcze swoich premier. Manor Lords nie ma i Outriders też jeszcze nie ma, ale zostały trzy gry, które możemy sprawdzić. I tak będziemy po prostu robić za każdym jednym razem, gdy się będziemy spotykać w tej właśnie tutaj konwencji filmowej i będziemy się cofać i sprawdzać, jak poszczególne gry sobie radzą. Jeżeli też... Bo to wiecie, teraz jest ta moda na wczesne dostępy. Teraz zaczęła się taka moda powrót do tego, co było kiedyś, a więc do wersji demo. I też będziemy właśnie omawiać wersję demo albo wczesne dostępy, żeby zobaczyć, jak ta gra przed premierą jest odbierana, co też z pewnością w jakiś sposób będzie miało pewien szczegół, który może wam pomoże w wyborze gier, sprawdzenia, zobaczenia, zakupu i przetestowania. O, dobra, zaczniemy może, sorry, że ja w okularach, ale jest godzina dokładnie 24:01 i oczy mi już odmawiają posłuszeństwa, tym bardziej, że ja już jestem po 3 godzinach grania w znakomitą grę, naprawdę znakomitą grę Anno 1800, po prostu jestem pochłonięty tą grą. Na razie jeszcze nie odpalam Van Halle, mam wykupiony Uplay Plus i już mam zainstalowaną, natomiast jeszcze się wstrzymuję. Nie wiem po co, no bo też składam sobie już nowy komputer i tak de facto czekam na... W końcu tu się pojawią nowe karty od czerwonych, jeżeli chodzi o niereferenty, żeby już sobie zakupić. To samo tyczy się również i procesorów Ryzeny. Pieniądze są, pieniądze czekają, natomiast nie ma karty, kurwa, nie ma karty. Ja pierdzielę, do jakichśmy czasów w ogóle doszliśmy, słuchajcie, że nie ma karty. Tak jakby, nie wiem, jakaś Volkswagen, czy też, nie wiem, Audi wypuściło jakiś samochód nowy, najnowszy, i żeby nie było ich w salonie. No to jest po prostu coś niebywałego. Niebywałego, co się dzieje w dzisiejszych czasach, ale okej, powróćmy może do tego, co się tutaj, słuchajcie, spotkaliśmy. A więc Soldat 2. Wieloosobowa strzelanka 2,5D. Moim osobistym zdaniem, gdy ją poznałem po raz pierwszy, bardzo ciekawa propozycja. Po prostu taka czysta rozwałka i nic więcej. Ona nie jest droga, bo kosztuje 50 zł, co też w pewnym sensie no, jest ogólnie ok, prawda? 50 zł za gierkę, którą można oddać na Steamie,
chyba tam ileś jest procent, chyba ja tam dokładnie się nie orientuję, chyba jest też czas, jakim można się gry pozbyć, ale też również pod uwagę biorą czas, w jaki tej grze poświęciliśmy, nie? Dobra, Solda 2, słuchajcie, premiera, data wydania 22 września 2020, a więc już ponad miesiąc spokojnie. Tak, ponad miesiąc spokojnie. Tak. Dobra. I co my tu mamy, słuchajcie? Krótko, treściwie na temat. Wszystkie recenzje bardzo pozytywne. Proszę zobaczyć. O, najpierw może wszystkie. 89% ze 139 recenzji użytkowników dla tej gry jest pozytywna. Kurwa, niebywałe. Jeżeli chodzi o ostatnie recenzje, jest ich 16. Może przejdźmy do recenzji, żeby dokładnie się im przyjrzeć, szczególnie tutaj tym polskim naszym odpowiednikom. Ostatnie recenzje bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o twój język, język polski. Proszę bardzo, czytamy pierwsze lepsze z brzegu. A tutaj niedawno publikowane, to nie. Niesamowita i dynamiczna rozgrywka, gra posiada prawdziwy potencjał na coś wielkiego. Jeżeli nie jesteś typowym, elitarnym, niepowtarzalnym, niesamowitym, wszechwiedzącym, wszechstronnym, niezwykle zabawnym oraz nieomylnym graczem Soldat 1, który widząc dwójkę obok słowa Soldat dostaje palpitacji. Ja nie dostałem, ale okej. Genialny refresh, wciągająca gra. Coś pięknego, dzięki za wzięcie się za ten tytuł, super. Przeczytałem, zesrałem, witam, byłem nieco zmartwiony, kiedy dowiedziałem się, że ma powstać Soda 2. A więc ogólnie, słuchajcie, recenzje, no przyzwoite, prawda? Rzadko spotykane. Choć recenzji nie jest może zbyt wiele, to też może pokazuje, że gra nie została zakupiona przez większe grono ludzi. Choć tutaj można się, że tak powiem, pomylić. Sprawdzimy. Może sobie odświeżę, żeby tutaj wszystko grało. Na dzień teraz, w tej chwili jest 7 graczy online. Dzisiaj było 13, 159. To nic za bardzo nam nie mówi. Przejdźmy może sobie właśnie tutaj, o, do Steam Charts. A więc zobaczymy, co tutaj się, słuchajcie, dzieje. Jeżeli chodzi oczywiście o grę Soldat 2. Ile było? W największym szczycie tutaj widzę... O Jezus... No było ile? Było 9 było, tak? Czy ile? To kurwa zobaczyć nie możemy, 14. Ale ogólnie tendencja tutaj jak widzimy jest spadkowa. Grało w nią na samym początku 156 osób, teraz spadło to do 13. No nie jest to gra, że tak powiem, dla wszystkich, jest to gra bardzo niszowa, Indygo, a więc tutaj też trzeba, że tak powiem, troszeczkę mieć to też na uwadze. A ja jeszcze tylko sprawdzę, jeżeli chodzi o Soldat 2. Nie, to mnie nie interesuje. Sobie wejdziemy w Steam Spy'a. Soldat 2. I zobaczymy, czy ona tutaj będzie, choć być powinna. Jest, a więc zaraz sprawdzimy. Brisy 2 września, okej. Tutaj ją zakupiło między 0 a 20 tysięcy. To jest bardzo, tutaj są niejasne te liczby, bo to może być kurwa 10 osób. Choć ogólnie może przypuszczam, że to będzie gdzieś około może pół tysiąca. Choć nie, chyba więcej, co? Gdzieś z 1000-2 tysiące. Followersów samych ma ponad 4 tysiące. A więc to też, że tak powiem, pokazuje mniej więcej, ile osób mogło tą grę zakupić. 95 wideo w ostatnim czasie na kanale YouTube, 8 komentarzy, 50 top uploaded list week, ostatni 50. A więc chyba gierka się, słuchajcie, trzyma, prawda? Tutaj chyba raczej nic nie zobaczymy.
No, 156 osób. O, teraz jest troszeczkę lipnie. A więc widzimy, jak to wygląda soldat. Ogólnie pozytywnie, ogólnie dobrze. Ludzie są zadowoleni, nie ma ich zbyt dużo, ale ogólnie recenzje są jak najbardziej na plus, co bardzo mnie naprawdę cieszy. Przejdźmy może do następnej gry, to jest Plastic Rebellion. Ja wam muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą grę, ona miała swoją premierę 23 września. Ja muszę wam powiedzieć, że tylko i wyłącznie tą grą się zainteresowałem. Nie wiem, czy ja teraz to wam znajdę. Nie wiem, czy ja wam teraz to znajdę. To jest gra na PS o plastikowym żołnierzu. Taka gra kiedyś, słuchajcie, była. Seria Army Men, właśnie. Tak. Tak, słuchajcie, ja w tą grę naparzałem ile wlezie, naprawdę. Gra była niesamowita. Na PC-cie nie grałem, grałem na PS-ie, właśnie. PS2? Ciekawe. Gdzie to jest? Gra na PS2. Muszę wam powiedzieć, że gra jak dla mnie po prostu była przekozacka. Graliśmy to z moim serdecznym przyjacielem w dwójkę online. Taki ekran był podzielony i się strzelało. Nie, naprawdę tutaj bym musiał wam pokazać, jak to tak de facto wyglądało, bo to... Tutaj widzę, że tego jest od groma, cholera. Nie ma ani screenów, ani... No, ale ogólnie myślałem, że to jest mniej więcej tego typu gra właśnie jak Army Men. Natomiast okazało się, że tak nie do końca. Ja w tą grę osobiście, muszę wam powiedzieć, nie grałem po premierze. Widziałem gameplaye. Ona kosztuje 36 zł, więc cena naprawdę jest po prostu śmieszna. Można spokojnie sobie ją zakupić, wziąć, spróbować, zagrać, ewentualnie później ją oddać. Tak, natomiast recenzji jest 7. Aha, ocena nie została wygenerowana, bo za mało jest recenzji, więc tak, no, de facto gra okazała się, mi się wydaje, po prostu porażką. No, nie zawsze firma Playway to, co zrobi lub to, co wydaje, stanie się po prostu kurą znocąca złote jaja, prawda? Tym bardziej, że praktycznie na gry nie wydaje się aż tyle, ile się powinno wydawać, a dość często się zdarza, że jak się wydaje ich niezbyt dużo, to stają się po prostu hitami. Tak najczęściej się właśnie dzieje, jeżeli chodzi o firmę Playway. Kiedy zrobię taki specjalny film poświęcony właśnie tej firmie, bo naprawdę oni gameplay mają coraz więcej, premier nadchodzących coraz więcej, gier, które dopiero zostają, że tak powiem, utworzone, dopiero zacznie się ich produkcja, też oni już mają, oni mają chyba jakiś tam, nie wiem, zapas na spokojnie na 260 lat, naprawdę, tak mi się wydaje. Dobra, ale jeżeli chodzi w ogóle o tą grę Plastic Rebellion, tutaj nie będzie nic, żadnych recenzji, natomiast możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w przypadku Steam Charts. W ogóle jest cisza, nikt nią nie gra. Dupa blada. Ostatni miesiąc. O, dwie osoby grały. Na Twitchu w ogóle nic. Tutaj nic. No, początek. A to jeszcze chyba było, jak wersja była demo, to chyba wtedy. Bo teraz jest po prostu lipa. No i tu też właśnie pokazuje, że od 0 do 200 tysięcy, więc de facto to jest w ogóle niemiarodajne, no bo tak de facto, no jak może być miarodajne coś, skoro jest przedział, kurwa, od 0 do 20 tysięcy. Pozytywne tutaj jest ich aż 71. Negatywne 2, pozytywne 5, followersów 552. Więc tak de facto można przypuszczać, że jeżeli
polubień tej gry było 552, to pewnie może w tą grę kupiło jakieś tam połowa z tego, nie? Z 200 osób. A więc gra okazała się totalną klapą. Niestety. No niestety, no bo tutaj nic więcej nie wymyślimy w tym temacie. Jest jak jest, tutaj chyba raczej się nic nie zmieni. Ogólnie patrząc na ten polski Game Dev, na firmy takiego typu właśnie jak Playway, jak Ultima Games, to są takie fabryki produkujące gry non-stop, 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 non-stop. Choć ja nie wiem, kurwa, kiedy im się pomysły skończą tych gier, no bo tak de facto to tutaj tych gier jest po prostu wysyp. Ale mniej więcej muszę wam powiedzieć, że z tego co się dowiadywałem, z tego co sam zaobserwowałem, to mniej więcej to wygląda tak, że w ciągu roku premier na przykład Playway będzie miało około 20 różnych tego typu gier, to z tych 20 zawsze, ale to zawsze 5, no maksymalnie 5-6 gier staje się tam jakimiś hitami, które zdobywają jakąś tam dość szeroką rzeszę fanów, no i zarabiają na siebie, tak, de facto natomiast te reszta tych gier to są takie, wiecie, takie wypychacze, upychacze, żeby coś się po prostu non-stop w kółko działo, jeżeli chodzi o firmę Playway, żeby ludzie nie zapominali o tej firmie. Pewnie firma też się liczy z tym, że tutaj zwrotów może nie być. Natomiast dla nich też jest ważne, żeby było, żeby po prostu wyjść na zero. Przynajmniej, żeby produkcja się zwróciła, a jeżeli chodzi o koszty tego typu gier, co robi Playway, czyli właśnie Ultima Games albo Factory Games, to tam naprawdę nie są zbyt duże i wydaje mi się, że nawet jeżeli by daną grę kupiło, nie wiem, z 2000, 1000 osób, to już tak de facto nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. I też mi się wydaje, ostatnio nawet czytałem taką wywiad właśnie z jednym z pracowników wyższego szczebla, jeżeli chodzi o firmę Playway. On tam powiedział bardzo taką, no, dość interesującą rzecz, że, bo tam też właśnie było pytanie, dlaczego tyle gier jest robionych, a tutaj po prostu jest, że sprawdzamy cały czas, sprawdzamy co graczom się na dzień dzisiejszy podoba, co jest na topie, w co warto pójść dalej, a w co nie, co kontynuować, a co zaprzestać kontynuacji rozwoju danej gry. To wiecie, to jest taka mniej więcej filozofia robienia gier przez takich wielkich wydawców jak właśnie firma Playway. A więc Plastic Rebellion, idziesz do kosza. Pa. Kolejną grą, już ostatnią, to będzie gra, słuchajcie, Out of Reach, a więc piracki Battle Royale od polskiego producenta Space Boat Studio. Wydawcą oczywiście Playway. Playway to chyba taka, znaczy, że ta gra chyba w całej, że tak powiem, produkcji, jeżeli chodzi o Playway, jest chyba taką pierwszą faktycznie grą Battle Royale z otwartym światem, tylko multi. Pomysł, ogólnie kierunek bardzo fajny. Gra miała swoją premierę 14 października 2020 roku i też tutaj mamy, słuchajcie, do dyspozycji demo. Gra wcale nie kosztuje tak dużo, bo 54 zł, więc uważam, wydaje mi się, że to jest na taką grę. To kwota jest idealna, idealna jak na te czasy. I teraz tak, jeżeli chodzi o recenzje, wszystkie recenzje, w większości pozytywne, jest ich aż 118. Standardowy tutaj ocena to jest na 71-72%, to też naprawdę nie jest tak wcale źle. Jeżeli chodzi o komentarze, a więc przeczytamy sobie. Grałem w demko, jestem mile zaskoczony rozgrywką. Gra potrzebuje rozgłosu, aby serwery były pełne, a nie po 30 osób. Mam nadzieję, że twórcy się nie poddadzą. Patrząc z serii Battle Royale, to jeden z najlepszych, w jakich grałem. Pomysł na rozgrywkę, klimat zarąbisty. Jest wpyte. Dobry piracki Battle Royale. Gra naprawdę dobra, dużo frajdy z gry. Całkiem fajna gra. Best game to play with friends. Szczury lądowe, świetna gra.
A więc ogólnie, słuchajcie, oceny są dość pozytywne. Ja miałem przyjemność sobie zagrać w demo. Gra mnie osobiście nie porwała, ja ogólnie nie gram w Battle Royale, ja nie mam na to po prostu czasu. Jeżeli już coś gram, to po prostu gram w coś, co faktycznie przyniesie mi jakąś tam rozgrywkę. Dlatego wybieram tylko i wyłącznie tego typu gry, na które faktycznie będę miał czas, będę miał chęci, wciągną mnie. No i chyba tyle. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. A więc recenzje są jak najbardziej w pytkę. I teraz, jeżeli chodzi tutaj o Steam Chart, zobaczmy ile osób grało. To jest oczywiście wersja demo. Nawet na Twitchu chyba coś się pojawiło, nic się nie pojawiło. Ogólnie użytkowników około 4. W ciągu 24 godzin 13, a w zeszłym miesiącu, bo cały miesiąc to jest 129. Czy jest to dużo? No jest to bardzo mało. Jest to bardzo mało. Mi się wydaje, jeżeli chodzi o Battle Royale, to niestety tutaj tego typu produkcja z pewnością nie będzie miała dużej rzeszy fanów, bo jest tych Battle Royale'ów naprawdę bardzo dużo. Od wielkich wydawców, od wielkich deweloperów, którzy faktycznie tą grę, te gry, które oni robią właśnie w systemie Battle Royale, naprawdę są jakieś chyba fajne, nie wiem, bo tam miliony osób w te gry gra, jak Fortnite. I wydaje mi się, że tego typu produkcje właśnie jak ta, Out of Reach, no nie ma szansy w ogóle, żeby się tam jakoś wielce sprzedać i pokazać. Oczywiście sam pomysł naprawdę jest bardzo fajny, to bardzo mi tak podlatuje pod Assassin's Creed Black Flag, no ale to chyba nie jest to, co być powinno. Tym bardziej, słuchajcie, że jeżeli grę robi się w multi Battle Royale, no to trzeba zrobić naprawdę wszystko, poświęcić też dużą ilość pieniędzy, żeby tych ludzi jak najwięcej na te serwery przyciągnąć, bo tutaj jeżeli faktycznie piszą osoby, że tych ludzi naprawdę jest bardzo mało, no to jaka przyjemność, słuchajcie, będzie z grania? No, żadna. Ale to mi się wydaje, że taki chyba, nie wiem, przemyślany strzał w kolano przez Playway, żeby po prostu sprawdzić, zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, taka droga, jaką oni wybrali. No i to by było na tyle. Więcej gier, że tak powiem, swojej premiery nie miało, jeżeli chodzi o mój pierwszy odcinek. Kolejny odcinek, w jakim się spotkamy, to oczywiście będzie omówienie drugiego odcinka Polski Game Dave, który był na moim kanale. Chyba że nie będzie żadnej premiery, którą by można było omówić i pokazać, więc polecimy sobie po prostu dalej i tak będziemy gonić swój własny ogon. I to by było na tyle w tym odcinku. Nic więcej tutaj powiedzieć, słuchajcie, na temat nie można, sami widzicie, sami możecie zobaczyć, sprawdzić, no już, wspierać polskich deweloperów, nawet jeśli gra wam się nie spodoba, to przecież możecie ją w każdej chwili oddać na Steamie, no i tyle, więc tutaj nie ma żadnego najmniejszego ryzyka, ale warto sobie spróbować i sprawdzić, jak to faktycznie ta gra, tego typu gry wyglądają. A jeżeli nie chcecie, no to pobierzcie sobie demo i też tam dokładnie w tym demie zobaczycie, jak ta gra mniej więcej będzie finalnie wyglądać, o co w tej grze chodzi i czy faktycznie ona się wam spodoba. Ja od tej gry się odbiłem po jakichś 20 minutach, stwierdziłem, że szkoda mojego czasu, jeżeli bym miał tego czasu naprawdę bardzo dużo, no to z pewnością bym sobie trochę pograł. Ale że go nie mam, to muszę niestety, ale robić selekcję gier, w które gram, w której się poświęcam. I tyle. Kiedyś grałem praktycznie we wszystko, co tylko wychodziło. Teraz takiej możliwości po prostu nie mam. Chyba że przychodzi urlop albo też jakiś krank, który pozwoli spędzić w domu na przykład tydzień albo dwa tygodnie. Wtedy można się pobawić i pograć sobie w różnego typu gry, zobaczyć, sprawdzić, żeby też jakaś tam wiedza się ciągle pojawiała w tej naszej łepetynie. Z tej strony to by było na tyle, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, miłej nocy wam życzę i miłego dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie, a ja was jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, hej i pa pa,
trzymajcie kciuki, tak, za polskie gry. Za polskie gry, szczególnie za Cyberpunka 2077. Nie chcę o tej grze za bardzo mówić, no bo są gry, to są gry, które się pojawiają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Są gry, które wale w ciemno. Naprawdę, wale w ciemno. Nie oglądam gameplay, nic nie czytam na temat tych gier. Chcę, że tak powiem, jako świeżak całkowicie w tą grę wejść, nie wiedząc, co tam znajdę, co zobaczę i co będę robił. Naprawdę. Takich gier jest naprawdę niewiele. A Cyberpunk jest właśnie tego typu grą. Znaczy, ogólnie chodzi mi o wszystkie gry, które będą wychodziły spod szyldu CD Projektu. To są gry, które jestem w stanie uwierzyć na 100%, wydać pieniądze w ciemno, bo wiem, że za te pieniądze dostanę naprawdę bardziej, bardzo wysokiej jakości produkt. Nawet mi się wydaje, że już podchodzący pod ten sufit, na którym jest również i firma Rockstar. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra. Naprawdę, za mnie się już żegnam. Ja idę zaraz się zdrzemnąć do łóżeczka. Jest 24.24. Masakra. Trzymajcie się ciepło, jeszcze raz pozdrawiam i pa pa.